podjazdy, głębokie doły, ostre zakręty. Z taką trasą zmagali się motocykliści w 11 i 12 rundzie zawodów country cross w eliminacjach Mistrzostw Polski oraz Pucharze PZMO. Zawody zostały rozegrane podczas weekendu 29 i 30 września w Romanowce koło Siemiatysz. Do zakończenia tegorocznych zmagań zostało jeszcze kilka rund. Spośród zawodników z Siemiatycz i okolic najlepiej wypadł Rafał Kiczko. Fajne złożenie, oto w kolei. Jesteśmy w Romanówce koło Siemiatycz, klub motorowy Quercus, którego siedzibą jest właśnie ta niewielka wioska pod miastem Siemiatycze. Jest organizatorem 11 i 12 rundy Mistrzostw Polski w Pucharze Polskiego Związku Motorowego i Mistrzostw Polski w cross country. W imprezie dzisiejszej startuje 96 zawodników reprezentujących 14 klubów z terenu całego kraju. Są najlepsi tegoroczni zawodnicy. W klasie junior prowadzi z numerem 16 Rafał Kiczko z klubu Quercus. W klasie open w Mistrzostwach Polski prowadzi w tej chwili Karol Kędzierski z klubu Cross Lublin. Zawody country cross jest to połączenie motocrossu i enduro. To znaczy jest 10-kilometrowa trasa, którą zawodnicy jadą bez przerwy przez 2 godziny. Wymaga to od nich olbrzymiego wysiłku, precyzji.